Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibili Toilet Tower Defense. I powiedziałem wam, że jak zdobędę nową postać, to oczywiście wam ją pokażę, jak ona działa i ją sobie poulepszamy. Więc w dzisiejszym odcinku poulepszamy. Czy się ma, nagrywam? Nagrywam. Pozdrawiam serdecznie każdego, kto jest tutaj dookoła. Pamiętajcie, że jak macie followa na moim profilu na Robloxie, to możecie do mnie wbić. Zapraszam też na grupkę Robloxa do kupienia koszulek premium, wtedy macie lepszą ragę I zapraszam na Discorda, gdzie macie losowania na podpisanie jednostek. I widzowie, udało mi się wytradować kamera Spider, którego nie ma dużo, bo tak szczerze, 3600 tylko jest, nieco ponad 3800, coś takiego speaker spider i TV spider tylko 4, więc tutaj będzie ciężko mi z tego nagrać. Ale oczywiście, jak gemy zaczną być też do zdobycia, o czym wam opowie, opowiem w innym odcinku, jak zdobywać w ogóle gemy, nie tylko za robuxy, to słuchajcie, wtedy będzie lepiej. Ale aktualnie można tylko kupić. Ja sobie strejdowałem, więc mamy nowy kamera spider i testowaliśmy już speaker, speaker spider, więc przetestujemy kamera spider, tylko że będę chciał przetestować to samemu, więc niestety w Widzowie, wybaczcie, ale muszę zagrać sub, ponieważ chciałbym przetestować sobie to samemu, ale pozdrawiam każdego, kto tutaj był na nagraniu, bo chciałbym pokazać dokładnie, jak to bije, żeby nie było tak, jak ze Speaker Spiderem, że inni też biją, żeby pokazać to moc tego speakera, co nie? I robimy, myślę, tak, że po prostu skipujemy wave'y i zrobimy sobie coś takiego, że postawimy go mniej więcej powiedzmy tutaj, z tego względu, że on ma walk range, nie? I ten walk range sprawia, że on sobie chodzi po tej, te, to wielkie kółko, które widzicie dookoła, te, te, to większe, jest jakby jego zasięgiem, sprawia, że on chodzi do tego momentu, nie? Do tych miejsc może przejść. I ogólnie jak go się ulepsza, to jest jeszcze większe to kółko, więc wiadomo. No i patrzcie, on tak sobie chodzi jak Speaker Spider. Ja już widziałem kamera Spider, więc troszkę wiem jak to działa, ale testujemy go, ile on ma obrażeń, jak on mocno bije i czy da Mam radę przejść takim jednym kamera spiderem całą pustynię. Jeżeli tak widzowie, to naprawdę się opłaca otwierać te kredyty. Nawet za robuxy, bo powiem wam. Że jeżeli chodzi o kamera Spider, albo się wytrajdować, bo też da się, wiecie, przetrajdować jakiegoś Mityka, na przykład za kamera Spider, ja tak zrobiłem. Dałem Mityka podpisanego, co prawda, więc tutaj miał większą wartość. Ale jakbyście złapali ode mnie podpis na Mityka, bo rozdaję na Discordzie, na który zapraszam na konkursik, na losowanie, i tam jak zgarniecie podpis, to później możecie sobie, wiecie, ten podpis z, z Mityka oddać za na przykład kamera Spider, TV Spider albo speaker Spider. Nie wiem, jakie są ceny generalnie, no ale aktualnie tak to wygląda. Więc póki co dalej dostajemy tylko coiny z Waveów, ale być może będą też gemy. Aktualnie, jak widzicie, kamera Spider wytrejdowany i testowany, widzowie. Jest elegancko. Ja postawię sobie Scientistów, bo chciałbym więcej, szybciej tej kaski zrobić, żeby ulepszyć tego m, kamera Spidera, żeby to szło w jakiś sposób, bo aktualnie, no to on sobie chodzi, on chodzi w ogóle jak taki piesek. To jest Moveable Exclusive Jednostka i powiem wam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Jeżeli wy też, to zostawcie łapkę w górę i suba na kanale, jeżeli chcecie więcej takich odcinasów. Oczywiście przetestujemy też Toilet Haku, na którym mamy nowego bossa, toaleciarza, oczywiście naukowca, z Kibidi naukowca, który jest tam do pokonania na końcu mapy, więc widzowie na pewno wydaje mi się, że nawet pokuszę się o to, żeby wymienić Ninja Kameramena na Kamera Spider i zagrać Toilet Haku za pomocą Kamera Spider, ulepszyć go i wtedy wiecie grać tytanami, nie? To by było naprawdę ciekawe. Bo powiem wam, że kamera Spider wygląda na przepotężną jednostkę. Aktualnie zobaczcie, mamy już siódmy wave i ona sama na pierwszym levelu ta kamerka daje radę. Dajemy jej, upgrade a, w tym momencie 200 obrażeń, 12 radius, cooldown 0,4 bardzo szybko bije i walk range 40. Patrzcie, prawie że da całą mapę. Ja mogę postawić też kolejnego tutaj, co nie? I wiecie, on sobie będzie stał i też będzie bił, i też będzie bił, też będzie przychodził, wiadomo. Ale najpierw ulepszymy tego oczywiście na maksa. Ale zanim to, to scientistów przynajmniej na drugi poziom sobie wbije i za Zaraz ogarnę tego kamera Spider na maksa. Zobaczymy, jak dużo on ma obrażeń na maksymalnym upgrade'ie, No i jak dobry będzie do przejścia pustyni. Jeżeli kamera Spider będzie sam przechodził mi pustynię, to powiem wam, że odpalam sobie boosta na coiny. Tego Double, Double Coiny, do tego mam jeszcze Game Pass na Double Coiny. To będę miał po 600 coinów za każdą wygraną. I taki kamera Spider będzie mi szybciutko przechodził każdą gierkę. Więc tutaj, naprawdę, jeżeli on odda i będzie tak potężny, to ja gram tylko nimi i przechodzę sobie poziomy, serio. Ale aktualnie, jak widać, ma już małe problemy co nie? Ja byłem pewien, że coś takiego będzie, bo potrzebujemy go szybko widzowie zaupgrade'ować. No aktualnie tutaj nasi saintyści byli ulepszani, więc widzicie, mamy tutaj już małe problemy. Kamera Spider może nie dać rady. Jeżeli da radę, będę nim grał, jeżeli nie, to będę musiał tutaj coś dodać, na przykład Tytana, dlatego wziąłem ze sobą w sumie Tytana, gdyby coś mi jednak nie szło. Speaker Spider też oczywiście możemy dorzucić. Tak po prostu, dorzućmy go nawet. Jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to macie jeszcze raz. Speaker Spider ma mniejsze obrażenia, mniejszy radius, cooldown, walk range, no mniej chodzi po prostu, ale na pewno też jest bardzo potężny. No co tutaj dużo mówić, naprawdę jest potężny. Patrzcie. Mimo że przeszły te skibidi toilet, to i tak zaraz ich tutaj dojadę, bo mam jeszcze tutaj zasięg. Zobaczcie, on zacznie tu przychodzić pewnie. No i leci. No i naprawdę to no nie mogę. To jest cudowne, jak to działa, nie? I teraz tak, ulepszamy go i patrzcie, jakie obrażenia zaczyna robić. Okej, okay, on się teraz odpali. Ten kamera Spider 300. W ogóle, co to za dziwny? 33,3 obrażenia dostaniemy. Ciekawe, czy to oznacza, że on będzie zaupgradowany na jakieś AOE? Czy bardziej może, nie wiem, bardziej może będzie miał lepszy laser? Bo wiecie, jak mało się obrażeń dostaje w upgradezie, to jest to podejrzane i tak jak Tytan Cinemamen najpewniej będziemy ulepszali jakieś AOE albo coś dodatkowego. Także zobaczymy, co to będzie, tak naprawdę. Mm, możemy też ulepszyć tamtego, ale ja. Wydaje mi się, że będę tutaj czekał, aż u, u, ulepszymy na maksa kamera Spider, bo chyba mamy ogólnie na ekskluzywach mamy pięć upgrade'ów, więc aktualnie, jak widzicie, no jeszcze troszkę tego jest, tak naprawdę. Kamera, znaczy speaker Spider jest dobry, ponieważ jest tanim AOE, co nie? Łatwo się go ulepsza, bo po 600 jest on tani w utrzymaniu, w ulepszeniu, więc naprawdę ludzie piszą, że się mega opłaca, ale patrzcie, jak jest Assassin Toaleta, to on potrafi uciec przed kamera Spider, on nie nadąża, co jest, jakie to było szalone. Dobra, widzowie, w ostatnim momencie ulepszyłem za 4000 na czwarty poziom kamera Spider. I on ma teraz jakiś dodatkowy taki. ma dodatkowe kółko kolejne, co nie? Że bliżej bije czymś jeszcze, i tutaj tym laserem, i tu chodzi w tym kółku. Także jeszcze większy ma walk range. Myślałem, że 40 to max, ale jest jeszcze większy. Dajmy też upgrade na speaker'a, co nie? Niech się pobawi. Dajmy też upgrade na tego tutaj. I powinniśmy dać wtedy radę. Na autoskipie ciągle jadę, także jest na pewno ciężko, nie powiem, ale zobaczymy, jak nam to tutaj pójdzie. Kolejny wavik, Tutaj możemy za 2000 go ulepszyć. Niech pomaga, niech tutaj będzie kolejne i zróbmy na maksa tego. Dostaniemy, słuchajcie, bardzo dużo, bo to będzie jakieś, słuchajcie, to będzie ogrom, będzie ogrom 900 chyba obrażeń. Jeżeli dobrze widzę, tak na szybko liczę. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale powiem wam, że kamera Spider jest super. Te jednostki w ogóle są super. Zrobimy na pewno też odcinki, w którym zagramy samym kamera Spider na różnych mapach i sobie potestujemy, czy da się to przejść. Nie? Jeżeli da się, no to tego cratera o wiele bardziej się opłaca kupować niż Scientist Naprawdę, bo to jest szalone, jak dużo. Że to potrafi zrobić. Troszkę powinienem z tym autoskipem się uspokoić. Najpewniej zaraz przegram, ale co tam? Wydaje mi się, że warto było próbować. Pyk, i patrzcie, mamy teraz jakieś trzy zasięgi. Tu jeden, tutaj drugi, trzeci. I jeszcze tu ogromny zasięg, po którym chodzi ten kamera spider. Ej, on daje radę. Veikium toilet normalnie rozwalił. Dobra, ej, to ja się nie mam co martwić. Patrzcie, jakieś dodatkowe laserki dostał. Normalnie, ma dodatkowe laserki. Dajemy speaker yy, spider też na maksa. Niech sobie chłopak tutaj yy, elegancko poszaleje. Ulepszmy też scientistów, żeby dawali nam kaskę i to taką sporą. Dobra, mamy to. Po 200 yy, co każdy wave. Oczywiście ja przejdę sobie chyba jednak cały poziom. Widzę, że tutaj na totalnym luzie damy radę yy, to zrobić. W tym momencie te kamera spidery totalnie odpychają skibidi toilet. Znaczy, troszkę przerwałem tego autoskipa, to prawda, no ale nadal jest to przepotężny odpych. To jest po prostu niesamowita jednostka. Speaker. Spider jeszcze taki OP nie jest, bo on na maksie ma 400 obrażeń, 20 radiusa i 0,2 cooldownu, czyli wiecie, co 0, co 0,2 e, sekundy, że tak powiem, uderza, więc tutaj Uokręć się chyba nie zwiększa, on ma 40, a kamera Spider ma tego podróżowanka więcej, bo ma 50, także tutaj naprawdę no różnica jest ogromna, mówiąc krótko, to jest naprawdę duża różnica. W tym momencie kamera Spidery tam powinny same sobie już radzić tak naprawdę. Zobaczcie, to jest o wiele lepszy... Mm, to jest o wiele lepsze niż tytan kameraman, niż kamera helikopter, gdzie też mamy tytanów na maksymalnym ulepszeniu. To po prostu jeździ wszędzie, nie dość, że jeździ wszędzie, to jeszcze tak bardzo dużo bije, co nie? Ten speaker niech sobie już stoi. On wygląda tak. 400 obrażeń, 20 radiusa, tak jak mówiłem, a tutaj kamera spider dla porównania: 900 obrażeń, 30 radiusa, 0,1 sekundy. To dosłownie bije 10 razy na, słuchajcie, sekundę. To jest chore. Po 900 obrażeń, no to jest naprawdę szalone. Musiałbym porównać to z tytanem kameramenem. Chyba tytan kameramen ma 750 obrażeń i bije co 0,2. Jeżeli co 0,1 to może konkurować, ale i tak kamera Spider będzie lepszy. Także powiem wam, że zamiast wydać Robuxy na Titana speakermena to można dać szansę sobie i wiecie, jak się sfarci to wam się uda zdobyć kamera Spider. No oczywiście możecie zdobyć też speaker Spider albo TV Spider. No TV to musi być jeszcze lepszy. Jeżeli kamera Spider jest tak potężny, no to ja nie wierzę, że tv nie będzie prze, prze, przepotężny. W ogóle te kamery są o tyle fajne, że możemy je postawić gdziekolwiek. Na przykład możemy postawić jedna koło drugiej tak naprawdę, bo one i tak chodzą, rozumiecie? One chodzą, czyli jakby w momencie, kiedy stawiamy ten tutaj... Patrzcie, mamy tutaj jakby zasłonione, bo tutaj jest normalnie ta jednostka, ona tutaj stoi. Ale gdy chodzi, no to wiecie, to sobie gdzieś chodzi, więc stawia będzie No i tak będzie chodzić, bo ten zasięg ma ogromny. Także naprawdę dam kolejną tutaj, no i sobie robimy kolejne tutaj piękne kamera Spiderki. Oczywiście speaker Spider sobie może odpoczywać, ma aktualnie takie małe wakacje. Ulepszmy sobie scientistów, żeby mieć jeszcze więcej kasy. No i robimy już totalne wizowie, totalną imprezę na koniec. Oczywiście 9 minut grania na pustyni to jest dość długo, no ale to dlatego, że testujemy. Ja tutaj nie za bardzo jadę w taki tryhard na szybkość, ale testujemy bardzo. Bardziej te kamera Spidery. Powiem Wam, że jestem mega mega zadowolony i niesamowicie zaskoczony, jak bardzo to oddaje. Nie, naprawdę. Kamera Spidery są totalnie szalone. To jest przepotężna jednostka, która no, zdecydowanie dobrze, że jest podpisana przez Mrezika, najlepszego partnera Toilet Tire Defense. Nie, no, może nie najlepszego bo słuchajcie, mamy też Digito jest Digito, jest yy, clickcraft więc tutaj do wiadomo, ja najlepszy nie jestem ale jestem bardzo fajny, także jak chcecie podpis widzowie, wbijajcie na Discorda mamy tam losowanko na 10 podpisów aż 10 osób wygra, a bierze udział mało osób, także zapraszam, tym bardziej, że trzeba mieć piąty poziom w pisaniu czyli trzeba pisać na Discordzie moim na różnych kanałach pisać sobie z ludźmi, rozmawiać i wtedy wbijacie poziom i dopiero na piątym poziomie macie dostęp do kanału z losowaniem, także pamiętajcie o tym zanim spytacie, Ej, gdzie są losowania Oh, skam, to nie jest skam, widzowie, trzeba po prostu sobie popisać, trzeba być aktywnym widzem, żeby brać udział w lasowaniach, bo ja tylko chcę rozdawać takim aktywnym, prawdziwym widzom, takim największym fanom właśnie takie mega nagrody, bo słuchajcie, rozdajemy gemy w psx rozdajemy jednostki, podpisy, właśnie podpisy teraz w TTD, rozdajemy mega dużo rzeczy, w Armię też rozdawaliśmy, ale, ale ludzie nie potrafili odbierać, to już nie rozdajemy, no i ogólnie tak to wygląda, co nie, ja damy sobie Speaker Spider, tak żeby nie nie czuł, że jest gorszy, co nie, też go sobie tutaj rzucimy, no, i w tym momencie wygrywamy gierkę. Widzowie, patrzcie, ile tych spiderów mogę mieć. One będą tu chodziły wszędzie. To jest chore, nie? To jest niesamowite. I wracają, patrzcie, wracają na miejsce. Jak takie psy normalnie, wiecie o co chodzi? Że, no, chodzi sobie jak piesek. Taki po prostu jak zwierzaczek sobie chodzi. I totalnie wiecie, rozwala te skibity toilet. Nie, no, to jest dla mnie po prostu niesamowite. Niesamowite jest to, jak fajnie to zrobili i jak bardzo to jest dobre. Znaczy, niefajne za to jest to, że trzeba niestety wydać Robuxy aktualnie. Ale co do tych gemów, to wam jeszcze opowiem w kolejnym odcinku, bo jest tutaj coś do dopowiedzenia, coś co wam się spodoba dla graczy free to play, co nie? Ja wam to wyjaśnię jak to będzie z tymi gemami, bo tutaj nie do końca to jest tak, że one są tylko zarobuksy, je się da zdobyć. Ja wam powiem dokładnie o co chodzi w kolejnym odcinku, a dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka z kamera Spider. Mam nadzieję, że się podobał. Jak widzicie udało nam się bardzo ładnie poulepszać tutaj kamera Spiderki. No i co? No i w sumie tutaj jednego nie ulepszyliśmy chyba. Nie, kamera hmm, Speaker Spidera. Dzięki za obejrzenie. Siema!